Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej pod tytułem Jak Kościół katolicki zarabia na gender. Mam wielką przyjemność gościć na konferencji prasowej przedstawicielki Fundacji Feminoteka, panią Joannę Piotrowską oraz panią Annę Driańską. Proszę Państwa, za chwilę Państwo usłyszą o największej hipokryzji dotyczącej relacji państwo-kościół, z którą mamy ostatnio do czynienia. Z jednej strony Kościół katolicki wytoczył najcięższe działa przeciwko tak zwanej ideologii gender, a z drugiej strony zarabia na gender ogromne pieniądze. Za chwilę Państwo usłyszą dane na ten temat, ale ja jeszcze chciałam parę słów wyjaśnienia. Proszę Państwa, ta wojna ideologiczna, którą Kościół wytoczył tak naprawdę przeciwko równouprawnieniu, przeciwko równym prawom kobiet i mężczyzn, bo czym w istocie jest gender? Spójrz, to nie jest tylko wiedza naukowa, to nie są tylko badania naukowe, ale przede wszystkim to jest polityka światowa, którą znamy z angielska i nazywamy gender equality. I gender equality jest ogólnoświatową polityką, bez której nie można prowadzić żadnego innego obszaru polityki. W szczególności w Unii Europejskiej, u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej przyjęta została zasada gender equality i wszelkie programy i cała polityka musi respektować tę podstawową zasadę. A zatem wszyscy beneficjenci funduszy unijnych jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania tej podstawowej zasady, zasady gender equality. A jak to wygląda w praktyce, poproszę o wyjaśnienie panią Joannę Piotrowską. Biskupi i księża Kościoła katolickiego, część konserwatywnych polityków, polityczek oraz mediów od jakiegoś czasu prowadzą nagonkę na szkoły, przedszkola, realizujące politykę równości płci oraz świadomie wypaczają i kłamią na temat teorii gender. Tymczasem Kościół katolicki chętnie i pełnymi garściami sięga po pieniądze unijne, realizując projekty, w których zapisany jest obowiązek wdrażania zasady równości płci gender mainstreaming, czyli świadomego i celowego włączania perspektywy płci, czyli gender, do głównego nurtu polityki. W oficjalnym podręczniku Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, czytamy: każdy projekt współfinansowany przez Unię Europejską musi zawierać elementy związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, gender mainstreaming. To obowiązek prawny zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację POKL w Polsce i korzystające ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasada ta jest normą wdrażaną we wszystkich projektach realizowanych w całej Polsce. Wynika to z zapisów zarówno Traktatu Amsterdamskiego, jak również rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących wdrażanie FES we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zapisy te zostały wprowadzone, ponieważ nieprzestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn i powielanie stereotypów płciowych przyczynia się do dyskryminacji, a ta zaś prowadzi do ograniczenia możliwości wyboru i realizacji swojej drogi życiowej, rozwijania talentów i zdolności. Może się przejawiać w ograniczeniu lub braku dostępu do cennych zasobów, takich jak pieniądze, czas, informacja, szanse edukacyjne, szanse zdrowotne. Prowadzi wreszcie do wykluczenia społecznego, czyli braku lub ograniczenia możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych usług czy praw publicznych, które powinny być dostępne dla wszystkich. Kategoria płci kulturowej, czyli gender, jest neutralną kategorią naukową. Wiedza na temat kulturowych uwarunkowań życia jednostki, zgromadzona przez badaczki i badaczy, jest niezbędna do likwidacji przyczyn i przejawów dyskryminacji.
monitoringu dotacji przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010-2013 wynika, że instytucje kościelne lub związane z Kościołem katolickim są stałymi beneficjentami genderowych środków. Ze spisu beneficjentów EFS wybrałyśmy katolickie instytucje oświatowe, organizacje pozarządowe, archidiecezje i parafie. Znajdziecie je Państwo na wykazie, który możemy Państwu udostępnić zarówno w biurze, w gabinecie marszałkini, jak i w feminotece. To jest spis tych instytucji. Niewykluczone, że liczba katolickich beneficjentów jest jeszcze dłuższa. Umieściłyśmy na niej tylko te podmioty, które mają przymiotnik katolicki w nazwie oraz archidiecezję i parafię. Istnieje możliwość, że wśród podmiotów o neutralnych, ogólnych nazwach znajdują się również organizacje o profilu katolickim. Genderowe projekty unijne były realizowane przez podmioty katolickie we wszystkich 16 województwach. Fundusze unijne przyznane na ich realizację to łącznie 61 499 178 zł i 14 groszy. Mówimy o latach 2010-2013. W wyniku działań hierarchów Kościoła katolickiego, części prawicowych polityków polityczek, nauczycielki prowadzące zajęcia równościowe lub podejrzane, jak określają to przedstawiciele Kościoła, o to są nachodzone i zastraszane przez księży. W niektórych przedszkolach w wyniku protestów duchownych prowadzone są kontrole, czy faktycznie do czegoś takiego doszło. Jest to ewenement na skalę europejską. Żaden inny kraj nie sprzeciwia się równościowej i genderowej edukacji. Polska jako jedyna walczy z pojęciem socjologiczno-psychologicznym. Jednocześnie przedstawiciele niektórych władz samorządowych czy kuratorzy twierdzą, że w ich szkołach i przedszkolach nie jest prowadzona edukacja równościowa. Rozumiemy, że jest to wynik zastraszenia, ale szkoły także bardzo często sięgają po środki unijne, w których zapisany jest obowiązek przestrzegania zasady gender mainstreaming, a więc polityki równości płci. Projekty unijne zawierające zasadę gender mainstreaming są realizowane przez wiele przedszkoli i szkół wszystkich szczebli. W latach 2010-2013 było to ponad 100 placówek w całej Polsce. Projekty edukacyjne zawierające zasadę gender mainstreaming były realizowane między innymi w województwie lubelskim. Największą pulę unijnych środków otrzymał Katolicki Uniwersytet Lubelski. 14 824 647 zł i 87 groszy. Wśród beneficjentów są również szkoły podstawowe z Lublina, a także licea ogólnokształcące, w tym liceum i zespół szkół imienia świętego Stanisława Kostki, który realizował projekt z wpisaną zasadą gender mainstreaming razem z archidiecezją lubelską. Niejednokrotnie takie projekty są realizowane przez samorząd razem ze szkołami. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w Tychach, Świętochłowicach i powiecie radomskim. Wobec wypowiedzi biskupów i księży Kościoła katolickiego, części konserwatywnych polityków i polityczek, publicznie sprzeciwiających się polityce równości płci i ataków na tzw. ideologię gender, zachodzą uzasadnione podejrzenia, że zasada ta nie była w tych projektach realizowana lub była realizowana niewłaściwie. Przestrzeganie zasady równości szans jest wpisane we wszystkich działaniach Unii Europejskiej i stanowi obowiązek wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie i realizację funduszy strukturalnych, od instytucji zarządzających po projektodawców, beneficjentów. Dlatego domagamy się od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi, skontrolowania wymienionych przez nas katolickich beneficjentów środków unijnych, w jaki sposób i czy w ogóle zasada polityki równości płci, gender mainstreaming, była w nich realizowana. Prawdopodobnie mogło dojść do użycia funduszy unijnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, co oznacza, że pieniądze powinny zostać zwrócone. Należy sprawdzić, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Tym zajmie się prokuratura, która otrzyma stosowne zawiadomienie. Zwracamy też uwagę na fakt, że jeżeli zasada równości kobiet i mężczyzn nie była przestrzegana na etapie oceny wniosków, wniosek taki nie powinien był otrzymać środków na realizację działań. Byłoby to złamaniem prawa, nieprzestrzeganiem wytycznych projektów EFS i jednocześnie wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej w niewłaściwy sposób. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu sprawdzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli, czy nie doszło do naruszenia unijnego prawa także na etapie przyznawania środków unijnych w instytucjach za to odpowiedzialnych. Proszę Państwa, zanim odniosę się do tej prośby, chciałabym jeszcze postawić pytanie natury ogólnej. Pytanie jest takie, czy Kościół katolicki, który występuje o pieniądze unijne, wie o tym, że ma obowiązek wdrażania
wdrażania zasady gender mainstreamingu we wszystkich programach, na które otrzyma finansowanie, a jeżeli wie, to czy celowo sprzeniewierza się tej zasadzie i nadużywa tych funduszy do swoich celów? Czy Kościół katolicki nie ma świadomości i po prostu nie wie, co robi tak naprawdę? Z jednej strony atakuje gender, a z drugiej strony jest jednym z największych beneficjentów gender w Polsce. A teraz odpowiadając na prośbę Feminoteki, powiem tak, ja zwrócę się do Prezydium Sejmu o to, by Prezydium Sejmu wystąpiło do NIK-u i sprawdziło sposób wykorzystania funduszy unijnych przez wszystkie organizacje o charakterze religijnym czy światopoglądowym, czy zasada gender mainstreamingu jest przez nie realizowana. Co więcej, również zamierzam w tej sprawie zwrócić się do Komisji Europejskiej i zwrócić uwagę na ten problem, że pieniądze unijne w Polsce mogą być nadużywane niezgodnie z przeznaczeniem przez instytucje, które świadomie te pieniądze biorą, a nie realizują tej zasady. Proszę Państwa, czy mają Państwo jakieś pytania? Bardzo, do mikrofonu, bardzo proszę, bardzo. Melania Dziedoszycka z Razem TV. Ja chciałam się zapytać, w jaki sposób Kościół łamie tę zasadę, to znaczy tego podejrzanego wyłamywania się z realizowania zasad gender mainstreaming? Istnieje, tak jak napisałyśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, skoro w tej chwili hierarchowie Kościoła katolickiego twierdzą, że ideologia, tak zwana ideologia gender jest czymś zła, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zasada gender mainstreamingu w projektach realizowanych przez instytucje Kościoła katolickiego czy szkoły katolickie nie była realizowana. I to chcemy sprawdzić. To nasz apel i tego się domagamy od odpowiednich instytucji krajowych. Bo nie trudno zauważyć, że jest tutaj ogromna sprzeczność między tym, co Kościół mówi w sferze publicznej w odniesieniu do gender, czyli innymi słowy równości ze względu na płeć, gender equality, a tym, że bierze pieniądze właśnie przeznaczone na gender equality. W tej chwili żadne środki unijne nie mogą zostać przyznane, jeżeli nie jest realizowana ta horyzontalna zasada równości szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałanie dyskryminacji, między innymi ze względu na płeć. To jest zasada horyzontalna. Jeżeli jakikolwiek wniosek jest składany, to musi mieć wpisane tę zasadę, że ona będzie realizowana i musi wnioskodawca przedstawić, jak to będzie realizowane. Więc zachodzi podejrzenie, że albo zostały te pieniądze przyznane niesłusznie, bo zasada nie została wpisana, albo zasada ta została wpisana, ale nie wiemy, jak ona była realizowana. Chcemy się tego dowiedzieć, jak instytucje katolickie realizują zasadę gender mainstreaming, która je też obowiązuje. I tym samym możemy też wykluczyć taki przywilej wątpliwości, czyli niewiedzę instytucji kościelnych, katolickich, które występowały o te środki, dlatego że nie ma sposobu, aby się o tym nie dowiedziały. Są wymagania projektowe, to wszystko jest na piśmie. Mamy też okładkę podręcznika dotyczącego równości płci. To jest oficjalny podręcznik dotyczący gender mainstreaming, który jest opublikowany na stronach rządowych, więc to nie jest coś, o czym można nie wiedzieć, składając wniosek o te projekty. A proszę powiedzieć, te pieniądze, które na przykład dostał Katolicki Uniwersytet Lubelski, na co one poszły, bo na pewno Pani to sprawdziły? Dam Państwu, Państwo będą mogli otrzymać wykaz wszystkich tych projektów. A czy mogłaby Pani, przepraszam, powiedzieć jeden przykład takiego wykorzystania? Mogę Państwu przeczytać, jakie są tytuły tych projektów, dlatego że wylistowałyśmy je tutaj. Na przykład najlepsze praktyki strategicznej transformacji KUL. Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. I kolejne jeszcze. Kompetentne wsparcie, kursy doskonalące dla pracowników oświaty.
I możecie Państwo znaleźć tutaj tego jeszcze dużo więcej. Natomiast cała lista będzie dla Państwa dostępna w formie elektronicznej, jak tylko konferencja się skończy. Ja bym ze swojej strony chciała wiedzieć, co to są te kompetentne, prawda, jak to kompetentne umiejętności dotyczy właśnie, czego te kompetencje dotyczą. Mam nadzieję, że może dotyczą gender mainstreamingu tak naprawdę. A proszę jeszcze powiedzieć, bo powiedziała Pani o linearnym... O horyzontalnej zasadzie. Na jakiej zasadzie ona została... funkcjonuje ona w Unii Europejskiej? Znaczy, kto wprowadził tę linearną zasadę? To zostało wprowadzone przez Komisję Europejską, bo w ogóle przez Parlament Europejski, właśnie. Przez struktury europejskie. No przede wszystkim traktat amsterdamski, prawda, który chyba w artykule 3 wprowadza zasadę równości ze względu na płeć, gender equality. Także to jest zasada fundamentalna, która stoi u podstaw Unii Europejskiej. Polska, wstępując do Unii Europejskiej, była zobowiązana przyjąć wiele dyrektyw dotyczących równości. Między innymi w 2004 roku nastąpiła zmiana kodeksu pracy, gdzie zostały zapisy wprowadzone antydyskryminacyjne. To był wymóg też naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Traktat amsterdamski już wtedy istniał i Polska też miała obowiązek. Inaczej by po prostu nie mogła sięgnąć po środki unijne, gdyby nie zgodziła się na realizację horyzontalnej zasady równości płci. Możemy powiedzieć więcej, dlatego że zasada gender mainstreamingu nie dotyczy jedynie projektów unijnych, chociaż jakby to jest bardzo ważne, ale dotyczy też całej polityki władz polskich. To znaczy, że polski rząd ma obowiązek wdrażania tej zasady gender mainstreamingu w swojej polityce, czyli rozważania, w jaki sposób określone decyzje wpłyną na kobiety i mężczyzn. Czyli można zapytać posłów, którzy partii rządzącej, którzy wypowiadają się nieprzychylnie wobec teorii gender, czy mają taką świadomość, że ich rząd jest zobowiązany, żeby gender mainstreaming wdrażać i realizować. I co więcej, powołał w tym celu pełnomocniczkę do spraw równego traktowania, bo właśnie ta instytucja jest bezpośrednim sposobem realizacji przyjętej polityki unijnej przez rząd polski. A powiedziała, tylko nie pamiętam, która z Pani, o tym, że o nachodzeniu i zastraszaniu przez Kościół. Chyba poproszę o przykład. Dostałam telefon od nauczycielek przedszkolnych, pracujących w malusieńkich przedszkolach na wsi, dla których prowadziłam zajęcia równościowe, warsztaty. I one też włączają to, co zostało w poradniku przygotowane, starają się uczyć równościowo dzieci, że odwiedził je ksiądz, który powiedział, że jeżeli będą realizować politykę gender, strategię gender i ideologię gender, to z ambony po prostu je pouczą, jeśli się nie wycofają z tego. Znaczy, dokładnie powiedział, że zambony zostaną pouczone, jeżeli nie będą realizowały... Tak, że szerzą wrogą ideologię gender. Poza tym też są przykłady licznych konferencji, które miały się odbyć, konferencji, które były poświęcone tematyce gender, czy częściowo jakby tej tematyce, i one przez władze, które pierwotnie zgodziły się na ich organizację, zostały te konferencje, tak powiem, odwołane. I jeszcze jest taka informacja, można ją znaleźć na stronach internetowych. Lokalna gazeta w Rybniku o tym pisała. Poszła plotka w miasto, że w jednym przedszkolu jest realizowany gender i nauczycielka tego przedszkola dostawała telefony z pogróżkami, nachodzona była też przez księży. W domu, to jest ważne, że to było w domu. Też w kościele mówiono o niej. Ona mówi, że w tej chwili po prostu już nie ma życia w tym przedszkolu, nie ma życia też w tej miejscowości. I to jest, jej wypowiedzi są dostępne w internecie. Chcemy też zwrócić uwagę, przepraszam Pani Marszałkini, na pewien zbieg okoliczności, który nie jest zbiegiem okoliczności, czyli że całą kampanię przeciwko teorii gender rozpętano w momencie, kiedy w prasie, w telewizji pojawiło się mnóstwo materiałów dotyczących czynów pedofilnych albo przyzwolenia na czyny pedofilne wśród księży i hierarchów Kościoła katolickiego. I w tym momencie teoria gender stała się takim tematem zastępczym, którym można było odwrócić uwagę od tego, w jaki sposób krzywdzone są dzieci przez hierarchów Kościoła katolickiego.
Pani chciała jeszcze zadać? Nie, bo ja na inny temat, ale jeżeli Pani jeszcze chce zapytać. To... Też inne pytanie, więc... Dobrze, więc ja jeszcze w takim razie, ja sama postawię pytanie otwarte, a może nawet apel do Państwa, bo ja myślę, że w tej chwili jest bardzo zasadne zapytanie arcybiskupa Michalika i innych hierarchów, czy oni są świadomi tego, że Kościół katolicki czerpie korzyści finansowe z gender. A jeżeli tak, to co w tej sprawie zamierzają zrobić? Czy zwrócą te fundusze? Czy zamierzają, a jak nie zwrócą, czy zamierzają sami realizować politykę unijną gender po to, żeby nie łamać prawa? Czy zamierzają ubiegać się o następne fundusze, czy może zrezygnują ze względów ideowych? Ja bym zachęcała o takie pytanie. Też duchowni w Rybniku proponowali samorządowi, żeby się wycofał z tych programów unijnych, które są realizowane, na co odpowiedź była bodajże wiceprezydenta Rybnika, o ile pamiętam, że gdyby to oni zrobili, no to by nie mieli po prostu funduszy na prowadzenie działalności przedszkolnej, bo to są spore po prostu pieniądze, ale duchowni między innymi w Rybniku składają takie żądania, żeby szkoły wycofały się, czy przedszkola wycofały się z działań unijnych, żeby nie szerzyć tak zwanej ideologii gender. Niech Kościół się też wycofa i odda te pieniądze, jeżeli je niesłusznie wydał i nie wspierał polityki równości płci w realizacji swoich projektów z funduszy unijnych. Czy są fundusze unijne, które nie mają konieczności certyfikowania się przez gender? Te fundusze unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego nie ma takiej możliwości. To jest zasada horyzontalna. Horyzontalna, czyli to oznacza, że dotyczy wszystkich projektów, ze wszystkich programów, jakie te fundusze są przyznawane. Przepraszam. Nie szkodzi. Także tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ominąć. Nawet w projektach infrastrukturalnych ta zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest wpisana. Jedyne, co by nam pozostało, to może wyjść z Unii Europejskiej. To wtedy uda się uniknąć tej zasady gender mainstreamu. Właśnie, bo wróciliśmy do Unii, czyli proszę powiedzieć, bo ta zasada została wprowadzona konkretnie, jeden przykład, przez kogo? Przez jakieś stowarzyszenie, przez organizację? Ja wiem, że to jest podstawowe i prymitywne pewnie dla pań, ale ktoś, czy zasada gender została w Europie wprowadzona w sposób demokratyczny? Ona została wprowadzona, proszę Pani, przez 29 w tej chwili, czy 8, 28 państw, a konkretnie przez ich przedstawicieli, czyli przez premierów, ministrów, a także przez Komisję Europejską. Jest to po prostu zasada podstawowa, zasada fundamentalna, na którą wszyscy się musieli zgodzić, bowiem jak Pani zapewne się orientuje, wszystkie decyzje w Unii Europejskiej muszą zapadać na zasadzie konsensusu. I ta zasada od dawna obowiązywała, zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, więc na pewno polski rząd, polscy politycy, a także episkopat, jestem przekonana, wiedzieli o zasadzie gender mainstreamingu. Panie powiedziały, że Polska jest jedynym krajem, która sprzeciwia się gender. Czy czytały Panie publikacje Pani Gabriel Kuby, socjolog z Niemiec? Jaki to jest kraj? Niemcy. Pani Kuby. Kuby, Niemcy. Nie, no to nie jest jakby, to nie jest przedstawicielka przecież rządu, z tego co mi wiadomo. Ani władz, ale ani ja żadnych... myślę, pytania dotyczące, czy ktoś zna jakąś publikację, wie Pani, można by też zapytać, czy Pani na przykład zna traktat akcesyjny i zasady, no, które nam obowiązują. Także myślę, że tutaj możemy się, że tak powiem, przerzucać znajomością bądź nieznajomością różnej publikacji, natomiast to, co jest istotne, to jest to, co obowiązuje. I ja troszkę się dziwię, no znaczy, bo oczywiście z przyjemnością odpowiadamy na te wszystkie pytania, ale wydaje się, że odpowiedzi na te pytania nam, Polakom, i Polkom. Jesteśmy w końcu w Unii Europejskiej już od prawie 10 lat, powinny być doskonale znane, także troszkę się dzieje. Ale chciałabym, no właśnie wiem, że ileś państw na poziomie przywódców, ale kto? Organizacje, które organizacje jakby zaczęły wprowadzać tę ideologię gender? Proszę Pani, my mówimy o nie polityce ma rządów. Ideologii gender. Nie ma czegoś takiego ideologia przepraszam, gender. Przepraszam, gender, bo Pani mówiła o ideologii gender, ja powtórzyłam. Tak zwaną ideologię gender. Tak, mówimy o polityce rządów, która również ma miejsce nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w ONZ-cie i w innych instytucjach międzynarodowych, ale to, co z punktu widzenia kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, jest istotne.
istotne, że ta polityka jest polityką twardą. To nie jest miękkie zalecenie, to nie jest standard, to jest po prostu twarde prawo, które obowiązuje. Ja odpowiem Pani na to pytanie. To jest teoria gender powstała pod koniec lat 50., na początku lat 60. Została opracowywana przez socjolożki i socjologów. To już jest nauka znana od wielu, wielu lat. Z niej się wywodzi właśnie kwestia dyskryminacji i stereotypów płciowych, które mogą mieć wpływ na dyskryminację. Między innymi też organizacje kobiece na całym świecie zaczęły podnosić ten temat i zwracać na to uwagę i mówić o tym, że stereotypy płciowe są jedną z przyczyn dyskryminacji i powinniśmy się tutaj nad tą tematyką pochylić. I potem pracowano, na przykład w Finlandii tam powstała bardzo ciekawa rzecz, tam nigdy organizacje pozarządowe kobiece nie musiały walczyć o to, żeby ta zasada została wprowadzona, po prostu sam rząd uznał, że to jest tak istotne, że po prostu tę zasadę wprowadził bez żadnych kompletnie nacisków. Także bardzo różnie w różnych krajach to było. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to rządy wszystkich krajów wtedy uczestniczące w obradach, podejmowaniu decyzji, przyjęły tę zasadę jako zasadę, która służyć będzie przeciwdziałaniu dyskryminacji, między innymi ze względu na płeć. Tak, bo ja jeszcze bym postawiła tu kropkę nad i, żeby to dobrze wybrzmiało. Proszę Pani, to nie jest polityka gender, to nie jest coś, co w tej chwili tylko tym tylko się zajmują, nie wiem, środowiska kobiece działające na rzecz praw kobiet. To jest polityka globalna, to jest polityka światowa, to jest polityka rządów, rządowa. To jest coś, co, że tak powiem, zostało właśnie mainstreamowane w politykę rządów, bo uznano, że nierówność ze względu na płeć jest ogromną niesprawiedliwością i ogromną barierą w rozwoju. I dlatego wszystkie rządy we wszystkich gremiach międzynarodowych, w których są, pamiętają o tej zasadzie i w stosowny sposób tę zasadę wdrażają. A środowiska kobiece oczywiście bardzo to popierają. A proszę powiedzieć w takim razie, w czym Kościół jest przeciwko gender? Konkretne przykłady. To nie jest pytanie do nas. Nie, ale proszę podać jeden przykład. To nie jest pytanie do nas. Proszę pytać arcybiskupa Michalika. Myślę, że dostanie Pani na ten temat bardzo dokładną i wyczerpującą odpowiedź. Jeden przykład. Ale proszę, to nie jest pytanie do nas. Bardzo. Czy Pani ma jeszcze jakieś pytanie kierowane do nas? Ja mogę odpowiedzieć na temat teorii gender, w tym się specjalizuję, w tym jestem ekspertką. Natomiast nie chcę powtarzać bzdur wypowiadanych przez hierarchów Kościoła. Nie, nie chodzi mi o powtarzanie czyjejś opinii, tylko chodzi mi o to, że z Pani pozycji, w czym Kościół nie może uczestniczyć, bo jeżeli Kościół jest przeciwko gender, w czym jest przeciwko gender Pani zdaniem? Nie, proszę Pani, to jest, jak Pani chce porozmawiać, możemy indywidualnie jeszcze na boku jakby ten temat rozszerzyć, bo bardzo, bardzo proszę, ale to już troszkę wybiega poza charakter naszej konferencji, już upłynął czas na to przeznaczony. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze może zadać inne pytania? A jeśli nie, to bardzo dziękuję, a tutaj oczywiście jeszcze...